uzasadnienie do wyroku w sprawie aborcji. Jest furtka wyrok w sprawie aborcji. Trybunał Konstytucyjny wydał uzasadnienie. Trybunał Konstytucyjny wydał uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie przepisów aborcyjnych. Uzasadnienie podtrzymuje tezy zawarte w wyroku, ale daje interpretacyjną furtkę do tego, co nazywa się zagrożeniem życia i zdrowia matki, w przypadku ciąży zagrożonej wadą letalną. Trybunał Konstytucyjny ponownie stwierdził, że człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia. Stwierdził także, że każde życie ludzkie ma taką samą wartość. Nie ma lepszych i gorszych istot ludzkich. Każdy człowiek ma jednakowe prawo do życia, brzmi fragment uzasadnienia. 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu jest niezgodna z konstytucją. Zgodnie z orzeczeniem aborcja miała pozostać dopuszczalna w dwóch sytuacjach: w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz w przypadku, kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. W trzeciej sytuacji, zgodnie z decyzją TK, aborcja w przypadku zagrożenia urodzenia dziecka ciężko chorego lub bez szansy na przeżycie, jest sprzeczna z konstytucją. Dyskusję wzbudził ten trzeci zapis. To dlatego na ulice polskich miast jesienią wyszły tysiące ludzi, doprowadzając do jednych z największych w historii ulicznych protestów. Niepewność związana z orzeczeniem TK trwała ponad 3 miesiące. Trybunał zdecydował się opublikować wyrok razem z uzasadnieniem do niego. Interpretacyjna furtka. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny podtrzymał swoje stanowisko w dwóch pierwszych przesłankach, a przy trzeciej pozostawił pewną furtkę interpretacyjną. Aborcja jest dopuszczalna w przypadku, gdy duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu wiąże się z zagrożeniem dla życia i zdrowia matki. Takie uzasadnienie pozwala na różne interpretacje tego, co w praktyce oznacza zagrożenie dla zdrowia matki w przypadku wystąpienia wady letalnej. Kluczową wątpliwością jest kwestia zdrowia psychicznego i konsekwencji, które taki poród może przynieść. Trybunał Konstytucyjny ponownie stwierdził, że człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia. Stwierdził także, że każde życie ludzkie ma taką samą wartość. Nie ma lepszych i gorszych istot ludzkich. Każdy człowiek ma jednakowe prawo do życia. Taką samą wartość ma życie człowieka przed narodzeniem, życie człowieka młodego i pełnego sił oraz życie człowieka starszego. Na tym fundamencie cywilizacji ludzkiej opiera się polski system prawny. Przerwanie ciąży jednocześnie wiąże się z pozbawieniem dziecka jego życia. Przesłanka eugeniczna zabijania dzieci nienarodzonych jest z tym fundamentem sprzeczna. Niezgodny z konstytucją jest artykuł 4 ustęp 1 punktów 2 ustawy o planowaniu rodziny, czytamy w uzasadnieniu. Opublikowane w środę uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego utrzymuje stanowisko z maja 1997 roku, kiedy TK orzekł o niezgodności przepisu dopuszczającego przerywanie ciąży również, gdy kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej. Zdaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego wyroki z 1997 i 2020 rok są zbieżne, a ich uzasadnienia spójne. Stanowią konsekwencje treści Konstytucji. Swoim uzasadnieniem Trybunał w zasadzie utrzymuje status quo wcześniejszego kompromisu aborcyjnego. W praktyce nowe przepisy mogą wyglądać tak, że odpowiednie zaświadczenie od lekarza psychiatry będzie podstawą do przerwania ciąży z uwagi na obawę matki przed urodzeniem nieuleczalnie chorego dziecka. W październiku 2020 rok Trybunał Konstytucyjny w ustnym uzasadnieniu zwrócił uwagę na artykuł 71 ustęp 2 Konstytucji. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. TK zaapelował tym samym do ustawodawcy o analizę sytuacji i wzmocnienie opieki nad matkami w ciąży i po urodzeniu dziecka. Publikacja wyroku. Sam wyrok ma zostać opublikowany jeszcze w środę. Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw, przekazało Centrum Informacyjne Rządu na Twitterze.